Rozdział XXV. Pierwszy dzień niewoli Powróćmy do Mylady, którą straciliśmy z oczu, zatrzymawszy się na brzegach Francji. Odnajdujemy ją w położeniu rozpaczliwem, w jakim ją pozostawiliśmy w przepaści czarnych rozmyślań, czarnych jak piekło, u drzwi, którego zostawiła prawie nadzieję. Pierwszy raz bowiem ogarnęło ją zwątpienie, pierwszy raz się lękała. Po dwakroć zwykłe szczęście jej nie dopisało, po dwakroć odkryto ją i zdradzono. A obydwa razy rozbiło się powodzenie jej o ten geniusz fatalny, zesłany przez Boga na jej pognębienie, D'Artagnan zwyciężył ją tę siłę w złem niezwyciężoną. Na dużą miłości upokorzył dumę, oszukał ambicję, a teraz oto gubi ją bezpowrotnie, czycha na swobodę życiu jej nawet zagraża. Co więcej, zdarł z niej maskę, którą się osłaniała i pod którą była tak silna. Deartanian odwrócił od nienawistnego jej bakingej, bo nienawidzi go, jak wszystko, co kiedyś kochała burzę grożącą mu otriszel jego z powodu królowej. D'Artagnan udawał de Vardesa, dla którego miała jedną z tych fantazji zwierzęcych, niepohamowanych, jakim podlegają kobiety jej charakteru. D'Artagnan zna straszną tajemnicę i żyje jednak, a przysięgła przecież, iż każdy, co ją pozna, umrzeć musi. Na koniec w chwili, gdy zdobyła wyrok od kardynała, za pomocą którego pewna była zemsty nad nieprzyjacielem, wydarto jej ten wyrok, a teraz znów D'Artagnan wypchnął ją do więzienia i przyczynił się, iż zostanie wysłana do Bateni, Bay, do ohydnego Tajbern za Ocean Indyjski. Wszystko to jego sprawa na pewno. skądże by mogło przyjść tyle nieszczęść? On tylko mógł lordowi de Winter odkryć jej straszną przeszłość, poznaną dziwnem zrządzeniem losu. On zna jej szwagra i napisał do niego bez wątpienia. Jakaż nienawiść wzbiera w jej sercu, gdy siedzi nieruchoma, z oczami pałającymi, utkwionymi w pokój pusty, co chwila z piersi wydobywa się jęk stłumiony, a wtóruje mu łoskot bałwanów morskich, rozbijających się z rykiem, jak rozpacz wieczna a bezsilna, o podnóża skały, na której stoi zamek ponury. W głowie roją się tysiączne plany zemsty nad panią Bonasio Buckingham, a nade wszystko nad Deartagnanem. Tak, lecz chcąc się mścić, trzeba być wolną, więzień, chcący się wydostać na swobodę, musi przebić mury, wyłamać kraty, wyrywać podłogi. Wszystko to dobre dla mężczyzny silnego i cierpliwego, lecz nie dla kobiety nerwowej i słabej fizycznie. W dodatku potrzeba na to czasu, miesięcy, lat całych, a ona? Ona ma 12 dni, jak jej zapowiedział Lord Winter, okrutny dozorca więzienny. Jednak gdyby była mężczyzną, próbowałaby wszystkiego, może by się udało uwolnić. Och, Paukał stwórca się pomylił i duszę męską i silną dał kobiecie słabej i delikatnej. Pierwsze chwile niewoli były straszne. Szarpała się, trzęsła, nie mogąc powstrzymać objawów słabości kobiecej. Powoli uspokajała się, pokonała wybuchy szalonego gniewu, drżenie nerwowe ustało i rozmyślała, siedząc bezczynnie jak wąż znużony, gdy odpoczywa. Dosyć tego, szalona byłam, unosząc się w ten sposób, rzekła do siebie, patrząc w lustro, odbijające wzrok pałający, jakim przypatrywała się sobie. Dosyć gwałtów i krzyków to dowód właśnie słabości. W ten sposób nigdy nie postawiłam na swoim, gdybym użyła siły z kobietą, może byłaby słabsza ode mnie, lecz ja walczę z mężczyzną i powinnam o tym pamiętać. Walczmy zatem, jak kobieta, siła moja jest właśnie w słabości. Następnie, dla przekonania, jakie zmiany nakazać może twarzy swojej, przybierała po kolei od wyrazu złości, wykrzywiającej rysy, aż do najczulszego, tkliwego i najponętniejszego uśmiechu. Potem rozpuściła włosy i ułożyła tak, aby podnosiły piękność twarzy. Na koniec zadowolona szepnęła: Nic nie ma straconego. Jestem zawsze bardzo piękna. Wieczór się zbliżył, godzina ósma wybiła, Lady spostrzegła łóżko zasłane. Pomyślała, że kilka godzin spoczynku nie tylko umysł odświeży, lecz doda blasku śnieżnej płci. Przed położeniem się jednak powzięła inne postanowienie. Słyszała, iż mówiono o kolacji, a że od godziny przeszło zamknięta już była, spodziewała się zatem, iż niebawem posiłek jej przyniosą. Nie chciała czasu tracić i postanowiła od chwili obecnej zbadać położenie, studiując charaktery ludzi, którym strasz nad nią powierzono. Światło ukazało się przez drzwi, zwiastowało ono powrót dozorców. Mylady rzuciła się co prędzej na fotel, głowę w tył przechyliła, piękne włosy rozpuszczone sięgały podłogi. Pierś na pół odkryta wyglądała spod koronek sukni, ręką jedną trzymała się za serce, drugą bezwładnie spuściła ku ziemi. Otworzono zamki, drzwi na zawiasach zgrzytnęły, do pokoju weszło osób kilka. Postawcie ten stół, dał się słyszeć głos, po którym Lady poznała Feltona. Wykonano rozkaz bezwłocznie. Przynieście tu światło i każcie zmienić wartę, mówił Felton. Lady domyśliła się po tym rozkazie, że ludzie jej usługujący byli żołnierzami. Polecenie Feltona wykonano szybko i w milczeniu, co dawało dobre wyobrażenie o karności, w jakiej trzymał podwładnych. Na koniec Felton, który dotąd nie patrzył na Mylady, zwrócił się do niej. A! Wyrzekł: Ona śpi, to dobrze, po przebudzeniu zje kolację. I zawrócił się ku wyjściu. Panie poruczniku, odezwał się jeden z żołnierzy, mniej surowy niż jego dowódca, ona nie śpi. Jak to nie śpi? rzekł Felton, i cóż robi zatem? Zemdlała: Patrz pan, jaka blada leży i bez oddechu. Masz rację, przyznał Felten, przyjrzawszy się Milady z daleka i idź, donieś Lordowi de Winter, że ta pani zemdlała, ja nie wiem, co na to poradzić, ponieważ nie przewidzieliśmy tego wypadku. Żołnierz wyszedł, a Felten usiadł przy drzwiach i czekał, nic nie mówiąc. Milady posiadała dar widzenia poprzez rzęsy, nie otwierając oczu wcale. Widziała, że Felten jest obrócony tyłem i przez jakie dziesięć minut patrząc na niego, przekonała się, że jej nieczuły dozorca nie odwrócił się ani razu. Przyszło jej na myśl, że z przybyciem Lorda Felten umocni się jeszcze w obojętności. Pierwsza próba nie udała się, co robić, rachowała na inne jeszcze sposoby, podniosła też głowę, otworzyła oczy i westchnęła lekko. Na odgłos ten młody oficer odwrócił się nareszcie. A! Obudziłaś się, pani i rzekł, y niepotrzebny więc tu już jestem. Jak pani będziesz czego potrzebować, proszę zadzwonić. O Boże, mój Boże! Jakże cierpiałam! Wymówiła lady głosem harmonijnym, jakim czarodziejki starożytne usiedlały tych, których zgubić postanowiły. Felten się podniósł. Podadzą pani posiłek trzy razy na dzień, powiedział o dziewiątej rano, pierwszej z południa i ósmej wieczorem. Jeżeli to nie podoba się pani, oznacz inne godziny, a pod tym względem zastosujemy się do życzeń twoich. Czyż zawsze mam być sama jedna w tym wielkim i ponurym pokoju? Zapytała Milady. Będziesz pani miała od jutra kobiety do usług, która stawi się na każde zawołanie. Dziękuję panu i odpowiedziała my lady pokornie. Felten skłonił się lekko i skierował ku drzwiom. Gdy miał próg przestąpić, Lord Winter ukazał się na korytarzu wraz z żołnierzem, który go uwiadomił o My Lady. Lord trzymał w ręku flakon z solami trzeźwiącymi. Co tu się dzieje? Zapytał drwiąco, ujrzawszy Lady na nogach, a Feltona wychodzącego. Czy nieboszczka już z martwych wstała? Przebóg, Feltonie, mój synu, czy nie widzisz, że mają cię za nowicjusza i odgrywają przed tobą pierwszy akt komedii, której dalszy ciąg będziemy mieli przyjemność ujrzeć w przyszłości? Tak też myślałem, milordzie, rzekł Felton. Lecz ponieważ to kobieta, więc jako człowiek dobrze urodzony chciałem okazać względy należne płci, nie już przez szacunek dla niej, lecz dla siebie samego. My lady dreszcz przeszedł. Słowa Feltona ścięły jej krew w żyłach. Zatem, mówił lord Winter, te piękne włosy do ziemi rozpuszczone i te spojrzenia omdlewające nie zwiodły cię, ty, człowieku z kamiennym sercem. Nie, milordzie, w odrzekł obojętnie młodzieniec, wierz mi, potrzeba daleko więcej sztuki i kokieterii, aby mnie oszukać. W takim razie, dzielny mój poruczniku, zostawmy Milady, niech szuka innych sposobów, a sami chodźmy na kolację. Bądź spokojny. Ma ona płodną imaginację, drugi akt komedii nastąpi niebawem po pierwszym. Z temi słowy, Lord Winter wziął pod rękę Feltona i, śmiejąc się, zmierzał ku drzwiom. O! znajdę, co ci potrzeba, My Lady przez zęby, bądź pewny, biednym mnichu nie doszły. Znajdę sposób, biedny żołnierzu nawrócony, który wykroiłeś sobie mundur z habitu. Ale, ale, dodał Lord Winter, zatrzymując się na progu u droga lady, niech ci ten zawód apetytu nie psuje. Spróbuj kurczęcia i ryb, nie kazałem ich zatruć, słowo honoru. Dobrego mam kucharza, a ponieważ nie dziedziczy po mnie, pokładam w nim ufność zupełną. Ufaj mu więc także. Adieu, kochana siostrzyczko, zobaczymy się przy rzemdleniu powtórnym. Śmiech głośny się rozległ, drzwi się roztworzyły. A, a, wołał Lord Winter, a, a, a. Widzisz, dzielny Feltonie, czy ci nie mówiłem? Ten nóż dla ciebie był przeznaczony, dla ciebie, moje dziecko, ona by cię nim przebiła. Jest to jeden z jej sposobów pozbywania się ludzi, którzy jej zawadzają. Gdybym cię był posłuchał, dałbym jej był nóż stalowy i ostry, a wtedy już po Feltonie. Byłaby ci gardło poderżnęła, a potem wszystkim, których by na drodze swej napotkała. Spójrz no, John, jak ona umie nóż trzymać doskonale. Rzeczywiście, Lady trzymała wciąż w ręce zaciśniętej nóż srebrny, lecz ostatnie słowa. Zabierające najwyższą zniewagę, odebrały jej siłę. Nóż upadł na ziemię. Prawdę mówiłeś, milordzie, rzekł Felton z głęboką pogardą, masz rację, jak zawsze, ja to byłem w błędzie. I obydwaj opuścili pokój. Lecz teraz milady słuchała uważniej niż za pierwszym razem, dopóki ostatnie echo kroków nie ucichło w głębi korytarza. Zgubiona, mruczała, i zgubiona bezpowrotnie. Jestem w mocy ludzi zimnych, okrutnych, nie zdobędę ich sobie, to posągi z brązu czy z granitu. Zrozumieli mnie, odgadli i opancerzyli się stosownie na wszystkie moje pociski. Niepodobna jednak, aby to się miało tak skończyć, jak oni pragną. My zasiadła do stołu, jadła z apetytem, wypiła trochę wina hiszpańskiego i poczuła, że odwaga jej powróciła. Przed udaniem się na spoczynek przeszła w pamięci każde słowo, każde stąpnięcie, gest, poruszenie, aż do milczenia swoich interlokutorów, a z tego przeglądu ścisłego wypadło, że Felten, pomimo pozorów łatwiejszy był do podejścia niż Lord Winter. Jedno przede wszystkim przychodziło jej na pamięć Gdybym cię był posłuchał, opowiedział Lord Felten, zatem Felten ujmował się za nią, skoro Winter. Nie chciał go usłuchać. Słaby jest czy silny? powtórzyła my lady. Człowiek ten ma jednak iskrę litości w duszy. Z tej iskry rozniece pożar, który go pochłonie. Co się tyczy tamtego? On zna mnie dobrze. lęka się i wie, czego może się spodziewać, jeżeli kiedykolwiek z rąk jego się wydostanę. Nie warto zatem próbować z nim czegokolwiek. Felten to co innego. Młody jest, naiwny, czysty i wydaje się cnotliwy. Na tego mam sposób pewny. Mylady położyła się i zasnęła z uśmiechem na ustach, widząc ją śpiącą, rzekłbyś, młode dziewczę, śniące o wieńcu z kwiatów, którym ma na zajutrz główkę przyozdobić.